Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Szkole Maryi odprawiamy mszę świętą, w której ofiarujemy Panu Bogu następujące intencje. Modlimy się za naszą parafię. Prosimy o łaskę zdrowia dla Magdaleny. Dziękujemy za utrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo dla całej rodziny oraz o uzdrowienie duszy i ciała dla Tomka, Pawła, Łukasza, Michała i Krzysia. Za przyczyną świętego Antoniego prosimy o dar szczęśliwych narodzin dla Marysi. Modlimy się za duszę świętej pamięci Tadeusza Tomkiel w 19. rocznicę śmierci. Za wstawiennictwem świętego Szarbela prośba o dar powrotu do zdrowia. Intencja o cud uzdrowienia Adama z Białaczki. Modlitwa za zmarłą Walerię Piekarską w 2. rocznicę śmierci. Zanosimy również do Pana Boga wszystkie nasze osobiste intencje, z którymi przyszliśmy dziś na Eucharystię. Dziś po mszy świętej ostatni dłuższy wykład przed świętami w Wielkim Poście. Będziemy po raz kolejny i ostatni zajmować się tematyką zagrożeń duchowych. Powiemy dzisiaj o wróżbiarstwie i zabobonach. Natomiast za tydzień rozpoczynają się u nas rekolekcje wielkopostne, które przeprowadzi ojciec Marek Kiedrowicz z Gdańska. Potrwają one od środy do niedzieli. Tak jak zapowiadałem, środa, czwartek i piątek, codziennie msza święta, poranna i wieczorna. Wieczorna będzie transmitowana przez livestream dla wszystkich, którzy modlą się z nami przez internet, a po mszy świętej wieczornej godzina adoracji Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 20 marca, zgodnie z zapowiedzią, zapraszamy na uroczystość świętego Józefa z mszą świętą i błogosławieństwem relikwiami płaszcza świętego Józefa. A 22, czyli od dziś za 2 tygodnie, przybywa do naszej parafii Thanking Cross, czyli Krzyż Wdzięczności, który pozostanie z nami 10 dni. Będziemy modlić się codziennie przy krzyżu, prosząc Pana o dar pokoju dla nas i całego świata. I właśnie w Szkole Maryi za 2 tygodnie rozpoczęcie całej peregrynacji Krzyża Wdzięczności tu w Bridgeport. Natomiast za 3 tygodnie ostatnia Szkoła Maryi przed świętami. Będzie to msza święta oraz nabożeństwo o uzdrowienie duszy i ciała za przyczyną świętego Szarbela i świętej Dymfny, której relikwie pierwszego stopnia również już do Bridgeport przybyły. Przypominam, już święta Dymfna jest patronką wszystkich cierpiących na depresję, a zatem zapraszamy do wspólnej modlitwy. To jest, będzie ostatnia Szkoła Maryi przed świętami, potem już Wielki Tydzień, a zatem już nie będzie żadnych spotkań ani kateches, tylko cicha modlitwa i okazja do spowiedzi przed świętami. A teraz przygotujmy się do udziału w Najświętszej Ofierze, przedstawiając w cichej modlitwie Panu Jezusowi nasze intencje i prośby. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibat ad altare Dei, ad Deum filetificat juventute mea, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra. Procedamus in pace, in nomine Christi. Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto obłagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych gotowość do pełnienia dobrych uczynków. Udziel im doczesnej pomocy i doprowadź do życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Niegodziwi rzekli: chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzymy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników. Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawić za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
królowieku. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno 12 i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to, 10 pozostałych oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielki, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Drodzy, to już drugi raz w liturgii słowa w tym Wielkim Poście, kiedy Pan Jezus zapowiada finał swojej wędrówki. Pan Jezus zapowiada uczniom, że idą do Jerozolimy, aby tam dokonać dzieła. A dokonanie tego dzieła to śmierć na krzyżu. Pan Jezus doskonale wie, do czego zmierza Jego misja, Jego nauczanie, Jego bycie z ludźmi, Jego cuda, Jego objawianie Bożej łaski. Wszystko to zmierza do Jerozolimy, aby tam złożyć najwyższą ofiarę ze swego życia. I drugi raz uczniowie reagują w sposób, bardzo chciałoby się powiedzieć, prostacki. Za pierwszym razem, może pamiętacie, było tak, że Pan Jezus zapytał: o czym to rozmawialiście w drodze? A oni milczeli, bo się pokłócili, który z nich najważniejszy. Dzisiaj dwóch uczniów wykazuje totalne niezrozumienie misji Pana Jezusa. Proszą poprzez swoją matkę, aby mogli siedzieć po lewej i po prawej stronie w Królestwie Jezusa. A zatem możemy sobie wyobrazić, jak ci uczniowie myślą, jak bardzo po ziemsku, jak bardzo, chciałoby się powiedzieć, po świecku, światowemu, oni myślą w kategoriach politycznych królewskiego dworu. A zatem cały czas jest w tych uczniach i tak naprawdę nie wiemy, w ilu z nich była ta myśl, że Jezus to tak naprawdę idzie do Jerozolimy po to, żeby tam zrobić niezłą zadymę, powywracać wszystko i przejąć władzę. Pamiętacie z naszych rozważań chyba z poprzedniego roku, kiedy
pochylaliśmy się nad postacią Judasza, cóż to się z nim stało, co to w niego wlazło, że takie rzeczy się wydarzyły. Jedną z teorii jest, że Judasz po prostu był rozczarowany biernością Jezusa. Biernością, ponieważ miał pochodzić z tego zgromadzenia czy zgrupowania zelotów, iskariotów, którzy chcieli przewrotu politycznego. Musimy sobie wyobrazić, to jest ten czas, kiedy Izrael cały czas tęskni za niepodległością. Noż przecież to tak bliskie nam. A zatem powstanie się marzy. Jezus mógłby wtedy poprowadzić lud w mocy swego słowa ku zwycięstwu. A po powstaniu, a po przewrocie, po rewolucji będzie królem. A zatem jest to uzasadnione, o co dzisiaj proszą. Jak już będziesz tym królem, no to posadź nas po lewej i po prawej stronie i tyleśmy z tobą chodzili, no to doceń naszą wierność. I tu, kochani, widzicie, jak bardzo jest to myślenie, no ludzkie, no po prostu takie nasze. Bo z drugiej strony, ile razy i my tak samo dealujemy z Panem Bogiem, jak ja ci dałem to i to, to daj mi też. To ja jeszcze może jeden różaniec odmówię, to wtedy mi to dasz. Ja tu tak wiernie z tobą chodzę. Ja dzisiaj też sobie uświadomiłem, wiecie, tak się patrzy człowiek w lustro i mówi, to ile lat ty już jesteś w kapłaństwie? 19. Jezu Maria Józefie, 19 lat. Pewnie, że się uśmiechamy, bo cóż to 19 lat wobec wieczności. Ale pierwsza taka myśl, nieźle mi idzie. Już 19 lat wiernej służby w Kościele. Jest w nas takie myślenie, doceń mnie. No doceń, no przecież wiernie ci służę. A tu tymczasem tyle różnych małych, większych przeciwności. I tak trudno nam zrozumieć, że właśnie Pan Bóg nas przez to docenia, że te trudności na nas spadają, żebyśmy jeszcze bardziej przeszli własnego, samego siebie i złożyli naszą nadzieję, tak jak żeśmy śpiewali dzisiaj w tym pięknym psalmie. No wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdzie. A zatem, kochani, po raz kolejny widzimy, Pan Jezus przepowiada czy zapowiada to, co się w Jerozolimie wydarzy. Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom, uczonym, oni skażą go na śmierć, wydadzą poganom, wyszydzony, ubiczowany, ukrzyżowany. I finał jest zawsze ten sam, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Przecież to są największe tajemnice naszej wiary. A tutaj synom Zebedeusza chodzi o lewe i o prawe krzesło na dworze. A więc dziwi nas to. Myślę, że nas to dziwi, ale z drugiej strony jeszcze raz chcę podkreślić, że my bardzo często jesteśmy takimi synami Zebedeusza. I zobaczcie, jaka rychła, jaka łatwa deklaracja, bo my domyślamy się, o co chodzi. Jak się nie domyślamy, to trzeba się domyśleć. Kiedy Pan Jezus mówi, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? My dziś wiemy, o jaki kielich chodzi. Śpiewamy w pięknej polskiej pieśni. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki. Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Ci uczniowie mówią, of course, sure, możemy, będziemy. Jezus mówi, to będziecie. I rzeczywiście, wszyscy ci uczniowie, jak wiemy, oprócz świętego Jana, tego spod krzyża, wszyscy giną przelewając krew. A więc też otrzymają swój kielich gorzkiej męki. A jednak, moi drodzy, mam jakieś takie wewnętrzne usprawiedliwienia, może i sympatię do tych uczniów. No bo oni dojrzewają w swojej wierze.
Zobaczcie, ci sami uczniowie, którzy czasami w czasie życia Pana Jezusa ziemskiej działalności zachowują się tak dziecinnie. Tu się kłócą, kto ważniejszy, tu się obrażają, ci za chwilę też się obrażą przecież, co Pan Jezus musi znowu ich napomnieć. Tu mamę wysyłają, żeby się wstawiła, tu jeszcze coś. No, takie wszystko ludzkie. Ale widzicie, że ci ludzie dojrzewają w wierze. Przecież ci sami ludzie po śmierci Pana Jezusa i po darach Ducha Świętego, oni pójdą głosić i nie będą już się bali. Tam już nie będzie tej dziecinady, kto ważniejszy, kto mniej ważny, kto po lewej, kto po prawej. Oni po prostu pójdą głosić Chrystusa i zapłacą za to najwyższą cenę. Mówię, kielich gorzkiej męki wypiją. I tu, moi drodzy, nauka wielkopostna dla nas. Uczniowie dojrzewali w wierze, a ja? No spojrzałem sobie w to lustro i mówię, 19 lat kapłaństwa, no i co? No spojrzałem sobie w to lustro i mówię, 20 parę lat w życiu zakonnym, no i co? Na pewno jestem zupełnie innym człowiekiem niż byłem, kiedy przywdziałem habit franciszkański. Za wszystko jestem Bogu wdzięczny. Za moje plusy, minusy, za moje powstania i upadki, za moje wszystkie doświadczenia, ponieważ chcę je przyjmować w moim życiu, żeby uczyć się. Bo nawet kosztem własnych błędów i problemów ja się cały czas uczę od Chrystusa. A zatem, moi drodzy, nie patrzmy na tych uczniów tak z góry, że są tacy ludzcy, bo i my jesteśmy. I myślę, że ta taka scena sprzed lustra, wybaczcie, tak gdzie się tak osobiście pojechałem, ale to każdy z nas może tak przed tym lustrem stanąć i popatrzeć, powiedzieć, 42 lata w małżeństwie. Albo tyle lat już żyję na świecie i co się nauczyłem. Każdy z nas ma prawo sobie taką refleksję, kochani, postawić. A zatem uczniowie jeszcze... Wróćmy na sekundkę do tego. Uczniowie się uczą. I się nauczą. Krzyż da im ostateczną naukę. Zmartwychwstanie Pana, Jego w niebo wstąpienie i zesłanie Ducha Świętego da im siłę. Zatem, moi drodzy, wystarczy nam dzisiaj powiedzieć, że bądźmy jak ci uczniowie, którzy choć niedoskonali, którzy choć bardzo czasami tacy dziecinni, ale dojrzewają w wierze, uczą się, postępują naprzód, idą, uczą się na swoich błędach i upadkach. Zobaczcie, święty Paweł do końca życia będzie sobie wypominał, że prześladował chrześcijan, a jednak Bóg z niego uczynił apostoła narodów. Święty Piotr, który zaparł się Pana 3 razy, oddaje swoje życie za Chrystusa. Quo vadis, Domine, dokąd idziesz, Panie? A zatem, moi drodzy, wszyscy oni się czegoś uczą. Wielki Post, moi drodzy, to czas tego uczenia się. I myślę, że warto sobie to ciągle uświadamiać. Dopiero drugi tydzień Wielkiego Postu. A zatem dużo czasu jeszcze przed nami. Nie zmarnujmy tego czasu. I nie zniechęcajmy się tym, że czasami nam to czy inne rzeczy nie wychodzą. Raczej oddajmy te niepowodzenia Panu Jezusowi. Spotyka cię coś bardzo trudnego, przykrego, bolesnego. Nie umiesz sobie z tym poradzić. Ucz się, idź przed ołtarz Maryi. Proś ją o łaski, żebyś umiała przyjmować. Spotyka cię coś bardzo trudnego, nie umiesz sobie z tym poradzić, nie umiesz sobie odpowiedzieć. Pytaj Pana Boga. Przede wszystkim ten nasz Wielki Post jest nauką zaufania. Abyśmy umieli, chcieli, pragnęli jeszcze więcej, jeszcze głębiej zaufać. Wtedy, moi drodzy, nasza modlitwa: Jezu, ufam Tobie, nie będzie pustosłowiem ani gadaniną, ale treścią życia. Prośmy o to. Niech ten Wielki Post nas odnawia. Niech Duch Święty w tym Wielkim Poście naprawdę dotyka naszych serc. Prośmy o to.
pokładając ufność w Bożej opatrzności, wierzymy, że nie zostaniemy zawstydzeni, dlatego pokornie prosimy, aby prześladowani za wiarę wierzyli w zbawczą wartość swojego cierpienia. Ciebie prosimy, aby ludzie czyniący zło nawrócili się z drogi nieprawdy. Ciebie prosimy, aby chorzy dopełniali w swoim ciele cierpień Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Ciebie prosimy, aby nasi zmarli polecani w tej mszy świętej otrzymali miejsce przygotowane dla nich w niebie. Ciebie prosimy, abyśmy my sami nigdy nie odpłacali złem za zło. Ciebie prosimy. I we wszystkich intencjach, jakie przynieśliśmy dziś do Szkoły Maryi, Ciebie prosimy. Boże, oświeć nas swoją łaską, abyśmy przejrzeli duchowo i widzieli Twoją obecność w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych gotowość do pełnienia dobrych uczynków. Udziel im doczesnej pomocy i doprowadź do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych. Spiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie jednym głosem wołając. Niebios i
Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Frankiem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością. Otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. Podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego, Ojca Wszechmogącego. I dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwa. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama
oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prosimy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od zła. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo,
a będzie uzdrowiona dusza moja. Które bez Ciebie pusty.
Modlmy się. Prosimy Cię, Panie nasz Boże, niech najświętszy sakrament, w którym nam dałeś zadatek nieśmiertelności, pomoże nam osiągnąć wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Wszechmogący Boże, przybądź z pomocą swoim wiernym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.